świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D/1, telefon 781 444 332. Czy wiesz, jak zadbać o swoje oczy? To proste. Odwiedź salon optyczny na Asnyka. Tutaj czekają na Ciebie darmowe badania wzroku, bogata oferta opraw korekcyjnych wielu renomowanych producentów. U nas znajdziesz progresywne soczewki okularowe, które zastępują dwie pary okularów. Okulary do pracy biurowej, okulary dedykowane kierowcom, okulary BHP, okulary sportowe, okulary przeciwsłoneczne. Wykonujemy naprawy opraw okularowych oraz usługi szlifowania soczewek okularowych w salonie optycznym. Znajdziesz nas na Asnyka 17 w Bolesławcu. Najlepsze widzenie w dobrej cenie. Tajemniczy Dolny Śląsk. Maja, środa, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Harcerze z Bolesławskiej Ochówca ZHP uczestniczyli w miniony weekend w 21. już rajdzie Ferdynanda. To harcerskie wydarzenie, które zostało zainicjowane przez osiecznicki szczep tego chówca i do tej pory jest przezeń organizowane. Wiosna szczególnie sprzyja harcerskim rajdom terenowym, choć te harcerze z Bolesławskiej Ochówca ZHP organizują praktycznie przez cały rok. Poza systematycznymi, cotygodniowymi zbiórkami gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich i starszych harcerskich, organizowane są bowiem wycieczki krajoznawcze, biwaki i rajdy, gry terenowe oraz zawody rekreacyjno-sportowe i zajęcia szkoleniowe. Jednym z cyklicznych działań jest zaś majowy rajd Ferdynanda. Dzisiaj pod namiotami śpi 75 osób, 50 zuchów z opiekunami przyjeżdża jeszcze do nas na szkółkę leśną, tam już czeka na nas druhna Joanna, która rajd Ferdynanda swoją drogą zapoczątkowała. To był jej pomysł, bardzo się cieszę, że możemy kontynuować tą tradycję, bo jest to już obrzędowość naszego środowiska, nasza tradycja. Co roku się spotykamy już od kilku lat tutaj w maju pod namiotami, żeby doskonalić harcerskie techniki, doskonalić terenoznawstwo, trochę się podszkolić, trochę spędzić ze sobą czas. To nam odpowiada najbardziej. W rajdzie uczestniczyli zarówno harcerze starsi i młodsi, jak i najmłodsi zuchowie. Jak wy trafiłyście do harcerstwa? Jak to się stało? Zobaczyła harcerstwo i powiedziała mojej siostrze i nas zapisała. I podoba ci się jak na razie? Tak, a długo już jesteś? Dwa lata.
To bardzo długo. A ty? A moja siostra była na harcerstwie i powiedziała, że to jest fajnie i mnie też mama zapisała. Obozowisko w tym urokliwym miejscu nad Kwisą składało się z wielu elementów, które są charakterystyczne dla harcerskich działań. Poza typowymi namiotami widać też było bushcraftowy sprzęt. Warto może parę zdań poświęcić na omówienie tego miejsca, gdzie stoją namioty, jako że tutaj korzystamy jako harcerze z terenu prywatnego, dzięki temu, że mają ci właściciele tej łąki do nas zaufanie, pozwalają tutaj się rozbijać. I co warto też podkreślić, to jest w tej chwili czas już dość ciepły, natomiast także w tym miejscu były organizowane zimowe biwaki, oczywiście nie dla takich małych dzieci, ale dla trochę starszej młodzieży. I w zimie też stoją tutaj namioty. Zimą są to oczywiście inne i inaczej wyposażone namioty, które pozwalają na stworzenie odpowiednich warunków przebywania w nich. Pierwszy raz jesteś na takim razie? Nie. A który raz? Drugi. To przyznaj się, spałeś tam w namiocie czy w domu spałeś? W domu. W domu, tak? Przywieźli ciebie. A nie chciałaś spać w namiocie? Nie chciałam. Ale nawet nie śpiąc w namiocie, zuchy mogły w pełni uczestniczyć w przygotowanych na rajd działaniach. Czy ty uważasz, że dzieci w takim wieku zupełnie młodym, czy one się w harcerstwie dobrze znajdują według twojego pojęcia? Tak, myślę, że bardzo dobrze. Myślę, że przede wszystkim harcerstwo wychowuje, więc zuchy to jest takie lepienie z gliny tak naprawdę, można to porównać. Później jak dzieciaki dorastają, to właśnie to jest ten okres, gdzie one się uczą, zachowań, powtarzają. Ja to zawsze nazywałam, że tak naprawdę zuchy to jest takie lepienie z gliny. Dopiero później jest wyższy poziom, harcerze. Już takie wychowywanie, pokazanie może jakichś nowych uczuć, już właśnie to dorastanie. Pomysłodawczynią i pierwszą organizatorką rajdu Ferdynanda była druhna Karina. Jego współorganizatorką była zaś Joanna Sawicka, która obecnie prowadzi osiecznicki szczep harcerzy Bolesackiego Chówca ZHP. Kiedy ja jeszcze organizowałam rajdy, one były głównie harcerskie i starszo-harcerskie. Zuzia, moja wychowanka, następczyni w Świętoszowie, chciała włączyć to szersze grono i dlatego są już od zeszłego roku, czy od 2 lat już są nawet zuchy, czyli te najmłodsze nasze harcerskie dzieci. Jak widać, świetnie sobie dają radę i jest to dla nich doskonała okazja do tego, żeby rywalizować, ale głównie poznawać okolice, bawić się, być razem. Rajd rozpoczął się wczoraj. Spotkały się tutaj dzieci i młodzież z Bolesławca, z Ławszowej, ze Świętoszowa i z Tomisławia. Są zuchy, czyli dzieciaki od 6 roku życia, aż po starszyznę, aż po 16-17-latków. I cała impreza jest przygotowana przez szczep osiecznicki, którego założycielką jest tutaj moja koleżanka stojąca obok. Harcerze byli jak zwykle gościnnie przyjęci przez Nadleśnictwo Bolesławiec, na terenie którego odbył się rajd. To istotne, bowiem szkółka leśna, gdzie między innymi odbywały się harcerskie zajęcia, to cenny dla poznawania przyrody obiekt. Rajd to była różnorodność zajęć, które budowały harcerskie umiejętności w wielu obszarach. Nie zabrakło też tych kulinarnych. Młodzi harcerze zderzyli się na przykład z tematem pieczenia kołacza. Robicie według przepisu? Tak. Według przepisu chyba nie dolewacie zaczynu do soli. 93. No. Dobra. No nie odlewajcie już do tego, jak wleliście za dużo, to macie za dużo, trudno. Dobra, co dalej jest? 94 jest. 90 gram mąki? Nowoczesność oczywiście nie omija ich harcerzy, ale w tym środowisku nadal ważne jest odwołanie do tradycyjnych metod wychowania i zdobywania przeróżnych umiejętności przydatnych w terenie. To harcerstwo, które jest praktykowane w Bolesławcu, ono mimo tego, że ma też bardzo wiele takich nowoczesnych typowych działań, to jednak odwołuje się do tego skautingu dawnego, takiego jak kiedyś prowadzono te zajęcia przede wszystkim w terenie, poznawano tropy zwierząt, poznawano różnego rodzaju rośliny, które tutaj w tych lasach można rozpoznać. Bolesacki Chówiec ZHP obejmuje swoim działaniem zarówno samo miasto, jak i gminy Osiecznica oraz Nowogrodziec.
Ważnym elementem tych działań jest wychowanie patriotyczne, udział w obchodach rocznic, świąt państwowych i kościelnych. Członkowie drużyn podejmują też służbę społeczną na rzecz ludzi starszych, samotnych oraz wymagających opieki. A teraz blok wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. informacja o wybraniu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego nowego marszałka. Został nim Paweł Gancarz z klubu radnych Trzecia Droga. We wtorek rano doszło do zderzenia samochodów osobowego i ciężarowego na 21 km autostrady A4 w kierunku Zgorzelca. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej, strażacy zastali uszkodzone pojazdy znajdujące się na prawym pasie jezdni. Kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu. Również we wtorek, tuż przed południem, zderzyły się dwa samochody osobowe na drodze między Bolesławcem a Kraśnikiem Dolnym. Strażacy przybyli na miejsce wypadku, zastali uszkodzone auta na jezdni i w rowie. Najciężej poszkodowane zostało dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał je do szpitala. Bolsańscy policjanci poszukują mężczyznę, który ukradł kamerę monitoringu zewnętrznego jednej z bolsańskich galerii handlowych. Stało się to 23 marca po godzinie 22. Jego wizerunek został utrwalony. Osoby, które mogą udzielić informacji o jego tożsamości, proszone są o kontakt z policją. Samorząd Województwa Dolnośląskiego ma nowego marszałka. Na stanowisko to został wybrany Paweł Gancarz z klubu radnych Trzecia Droga PSL, który uzyskał poparcie 28 radnych z 35 obecnych na posiedzeniu. Wicemarszałkami zostali wybrani Wojciech Bochnak z Koalicji Obywatelskiej i Michał Rado z Trzeciej Drogi. Natomiast członkami zarządu będą Jarosław Radczenko z Koalicji Obywatelskiej i Natalia Gołąb z Trzeciej Drogi. W Sejmiku rządzić więc będzie Koalicja Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. Pawła Gancarza poparli też radni Prawa i Sprawiedliwości, ale zdecydowali zarazem o pozostaniu w opozycji. W poniedziałek odbył się oficjalny odbiór zakończonych prac drogowych, które były częścią projektu powiatu bolesławieckiego pod nazwą Modernizacja i przybudowa dróg powiatowych, komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim Polski Ład. Wartość całej inwestycji to 14,5 miliona złotych. Wśród zmodernizowanych dróg są odcinki w kilku częściach powiatu, a w tym długi odcinek ulicy Staroszkolnej. Bolesławiecka Noc Muzeów, jak zwykle, cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców i gości spoza miasta. Przed nimi swoje podwoje otworzyły w sobotnią noc Muzeum Ceramiki przy ulicy Zgorzeleckiej oraz Centrum Dawnych Technik Garcarskich przy Kutuzowa. Moc atrakcji, a do tego loteria, w której można było wygrać historyczne gadżety, zadowoliły wszystkich. To piękne, jak bolesławieckie środowisko Blusa nad Bobrem skrzyknęło się, by wspomóc nieuleczalnie chorego, niespełna rocznego Gucia. To synek Magdy i Marcina Włodarskich, którzy byli uczestnikami tej imprezy. W sobotę w Teatrze Starym odbędzie się bluesowy koncert charytatywny na jego rzecz. W najbliższą sobotę, 25 maja, bolesławian czeka wiele wydarzeń muzycznych. Na placu Piłsudskiego będzie można posłuchać muzyki ludowej, natomiast w Teatrze Starym – bluesa. Odbędzie się fantastyczny koncert charytatywny na rzecz Gucia Włodarskiego, bardzo młodego człowieka, który choruje na bardzo poważną chorobę, czyli dystrofię mięśniową. Gucio ma obecnie 11 miesięcy. Dystrofia mięśniowa nie jest uleczalna i może doprowadzić do śmierci już w wieku 30-40 lat. Ale można wiele uczynić, by wydłużyć okres sprawności mięśni i poprawić nieco jakość życia. Odpada tu leczenie farmakologiczne i pozostaje tylko kosztowna rehabilitacja. Gucio, jeszcze będąc dzieckiem, będzie musiał w końcu poruszać się na wózku inwalidzkim. Rodzice Gustawa przez wiele lat byli uczestnikami Blusa nad Bobrem.
Molsackie środowisko związane z tą imprezą wykazało się tu odruchem solidarności i empatii z ludźmi, którzy niegdyś tworzyli w Bolesławcu tę specyficzną bluesową brać. Rodzice Gucia, czyli Agata i Marcin Włodarscy, byli wieloletnimi uczestnikami naszych warsztatów Blues nad Bobrem. No i brać związana ze Stowarzyszeniem Blues nad Bobrem, z warsztatami, z festiwalem Blues nad Bobrem, postanowiła zrobić koncert charytatywny na rzecz zbiórki pieniędzy po to, aby Gucia leczyć. Jest to dosyć poważna, postępująca choroba, na której leczenie potrzebnych jest mnóstwo pieniędzy. W związku z tym wszyscy wykładowcy, którzy byli w tym terminie dostępni, wykładowcy Bluesa nad Bobrem, postanowili przyjechać tutaj do Bolesławca i zagrać koncert. Koncert odbędzie się w sobotę 25 maja w Teatrze Starym i rozpocznie się o 17. Wstęp na koncert będzie polegał na wykupieniu biletu cegiełki, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc Guciowi. Dostępne są one w Biurze Informacji Turystycznej w Rynku. W sobotnim koncercie wystąpi m.in. Lewandek Superband z Natalią Lubraną. Koncert poprowadzi i zaśpiewa na tym koncercie Jacek Szreniawa. Na koncercie również wystąpi Jacek Jaguś, nasz fantastyczny Wojtek Szajwaj. Wystąpi zespół 59700 Quartet, wystąpi zespół Ślad. Ja będę miała przyjemność zaśpiewania koncertu z moim zespołem Tres, czyli z Mirkiem Kucem, Piotrem Rydzem i Filipem Jaworskim. W trakcie koncertu Jana Trawniczek prowadzić będzie licytację na rzecz Gucia. Datki pieniężne można też wpłacać poprzez portal siepomaga.pl, gdzie trwa zbiórka Gustaw Włodarski. Serdecznie, a nawet bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo rzecz jest warta zainteresowania. Blues nad Bobrem to zawsze był festiwal wspierania młodych ludzi. A tu mamy możliwość wsparcia bardzo młodego człowieka, być może w przyszłości wybitnego polskiego muzyka, czyli Gustawa Włodarskiego. Do zobaczenia. Za chwilę nadam jeszcze prognozę pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 15 stopni Celsjusza, w dzień 21. Wilgotność powietrza 85% w nocy i 55% w dzień. Zachmurzenie będzie małe. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1015 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Artist, twój ekspert w dziedzinie zdrowia stóp. Skracamy paznokcie seniorom, leczymy wrastające paznokcie, usuwamy odciski i kurzajki, wykonujemy indywidualne wkładki ortopedyczne. Podo Artist, Magdalena Brzezińska, ulica Garncarska 2D przez 1, telefon 781 444 332. Czy wiesz, jak zadbać o swoje oczy? To proste. Odwiedź salon optyczny na Asnyka. Tutaj czekają na Ciebie darmowe badania wzroku, bogata oferta opraw korekcyjnych wielu renomowanych producentów. U nas znajdziesz progresywne soczewki okularowe, które zastępują dwie pary okularów. Okulary do pracy biurowej, okulary dedykowane kierowcom, okulary BHP, okulary sportowe, okulary przeciwsłoneczne. Wykonujemy naprawy opraw okularowych oraz usługi szlifowania soczewek okularowych w salonie optycznym. Znajdziesz nas na Asnyka 17 w Bolesławcu. Najlepsze widzenie w dobrej cenie.
Tajemniczy Dolny Śląsk.